Jeśli to oglądasz, to zapewne wiesz, co trzymam teraz w rękach. Jest to termostatyczny zawór rozprężny. Ale czy wiesz, w jaki sposób działa? Zapraszam do krótkiej prezentacji. Termostatyczny zawór rozprężny. Jak zapewne wiecie, jest to jeden z elementów rozprężnych, który jest niezbędny w układzie chłodniczym. Czyli każda lodówka, każda klimatyzacja w samochodzie, wszystko musi posiadać element rozprężny. Termostatyczny zawór rozprężny jest jednym z tych elementów. W starszych układach, czy też w lodówkach jest zastosowana kapilara, natomiast na przykład w klimatyzacjach, w pompach ciepła są elektroniczne zawory rozprężne. Na podstawie bardzo prostego schematu, czyli najprostszego zaworu termostatycznego, bez zewnętrznego wyrównania, wytłumaczę Wam, w jaki sposób on działa i dlaczego jest tak ważny dla układu. Jest to jeden z czterech podstawowych elementów układu, bez którego układ nie będzie działał, czyli sprężarka, parownik, skraplacz i właśnie zawór rozprężny lub jakiś inny element rozprężny musi być w każdym układzie chłodniczym, aby spełniał swoją rolę. Mamy tutaj bardzo prosty schemat zaworu rozprężnego. Teraz co taki zawór termostatyczny rozprężny musi posiadać? Posiada dwie komory, jeśli nie ma zewnętrznego wyrównania. Do jednej komory czynnik pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą po opuszczeniu skraplacza wpływa do takiego zaworu i następnie musi zostać rozprężony. Czyli co się musi stać z tym czynnikiem? Czynnik musi w szybkim tempie obniżyć swoje ciśnienie, a co za tym idzie, obniżyć swoją temperaturę, tak aby czynnik chłodniczy odebrał ciepło z układu chłodniczego. Czyli z tego miejsca, gdzie chcemy ciepło odebrać i przetransportować w inne miejsce, czyli na przykład w zwykłym układzie chłodniczym. I teraz w jaki sposób to się odbywa? Czynnik o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu wpływa do zaworu rozprężnego i następnie przez mały otwór jest rozprężany. I teraz w jaki sposób ten otwór jest, czy ten otwór jest za mały, czy za duży, ile tego czynnika jest rozprężane, decyduje o tym element pomiarowy, który jest zamontowany w ten sposób do zaworu rozprężnego i w tym momencie, i w tym miejscu posiada membranę. I teraz co się dzieje? Element pomiarowy musi być zamontowany za parownikiem, czyli element pomiarowy, w którym znajduje się jakieś medium, prawdopodobnie jakiś czynnik chłodniczy. Jeśli temperatura jest za wysoka, medium się podgrzewa i obniża nam membranę w dół. Jeśli membrana jest obniżana w dół, czyli zwiększa się tu temperatura, a co za tym idzie ciśnienie, membrana się obniża w dół i otwiera nam przepływ czynnika chłodniczego. Czyli czym jest większa temperatura za parownikiem, tym wtedy więcej czynnika parownik potrzebuje, dlatego że świadczy to o tym, że jest za duże przegrzanie i że parownik może odebrać więcej ciepła z układu, czyli musimy tam puścić więcej czynnika. Wtedy otwór się powiększa, czynnika większa ilość przechodzi do tej komory i może się udać do parownika. Tutaj specjalnie zaznaczyłem właśnie bardzo ważna sprawa, czyli to, co wchodzi do zaworu rozprężnego, ma wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę, natomiast po rozprężeniu to ciśnienie spada, a co za tym idzie, spada również temperatura. Praktycznie każdy zawór rozprężny posiada również śrubę regulującą, którą możemy ustawić tutaj opór na tym elemencie przepływowym. Wiesz już, co to jest termostatyczny zawór rozprężny, wiesz również, w jaki sposób działa. Jeśli masz kłopot z doborem takiego zaworu albo nie wiesz, jaki zawór zastosować, zapraszam do kontaktu z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Mamy w ofercie zawory bez zewnętrznego wyrównania, z zewnętrznym wyrównaniem, zawory skręcane, zawory lutowane, także na pewno znajdziesz coś do swoich potrzeb. Zapraszam do kontaktu, łapka w górę.